Więc teraz, jak powiem akcja, uwaga, uwaga, jak powiem akcja, to musicie zrobić taką minę, możecie z głosem, tylko nie za głośno, dobra, żeby tam nie wystraszyć na korytarzu, jakbyście się czegoś przestraszyli, dobra? Uwaga. Akcja. Dobra, cięcie, cięcie, cięcie. Właśnie, cięcie, tak, to jest koniec wtedy grania. Chcemy przez te zajęcia pokazywać jakby właśnie tajniki kina, żeby później dziecko, które ogląda film, wiedziało mniej więcej, jak takie dzieło filmowe się robi i jakoś bardziej świadomie oglądać, ale też chcemy ich zachęcić do robienia własnych filmów, do tworzenia własnych filmowych dzieł, poszerzania właśnie swoich zainteresowań i wykorzystywania swojej wyobraźni, bo tylko to ich ogranicza tak naprawdę. No to jest Kuba zombie. Na razie się uśmiecha, ale gdy zrobi straszną minę, zrób straszną minę. Śmieszne trochę, ale jednak jest zombiaczek. Przygotowane zostały zajęcia z charakteryzacji. Tutaj pokazujemy dzieciakom tajniki tego zawodu. Charakteryzujemy ich, no a później kręcimy film, w którym widzimy to, co stworzyliśmy tak naprawdę. Że z Rambo normalnie. Pokaż mi tu jeszcze, ci muszę tutaj tylko. O, świetnie grasz! Dzisiejszy scenariusz przewiduje to, co dzieciaki lubią najbardziej, czyli potwory i spółka, zombiaki, truposze, ale w takim śmiesznym wydaniu, więc nie będzie dużo horroru, bardziej komedii. Uwaga, akcja! I chowajcie. Dobra. Pomału i stoicie tu. I stoicie. Dzieciaki mają wrodzony chyba talent aktorski i takie właśnie potrzebę pokazania się i swoich dzieł. Są bardzo aktywni, lubią pracę z kamerą, nie wstydzą się, to jest fajne. No a jak są takie ciekawe rzeczy jak właśnie charakteryzacja, to wręcz trzeba hamować ich entuzjazm. Sama idea powstała w momencie, kiedy notorycznie po każdym kolejnym seansie filmowym dyskutowaliśmy z Karoliną i Mariuszem, z którymi współtworzymy obecnie DKF. Najistotniejsze jest dla mnie to, co ludzie uważają po filmie, jak dzielą się tymi wspólnymi emocjami, jak wiele barw i emocji może jeden film wywołać. Film, który Państwo za chwilkę zobaczą, został zrealizowany przez Nira Bergmana. To jest izraelski reżyser, w ogóle nieznany. I ona spowodowała, że stał się bardzo popularny w Izraelu. Film jest przede wszystkim próbą sportretowania bardzo skomplikowanego portretu psychologicznego bohaterki, która żyła na granicy dwóch światów. Świata realnego i świata, w którym dominowała jedynie poezja i ta poezja była dla niej najważniejsza. שלום, אני כותבת שירה. הייתי רוצה שתקרא כמה שירים. לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע. Kino to emocje, kino to obraz w postacie, emocje, człowiek, uczucia. I to możemy przenosić na rozmowę, żywą rozmowę. No myślę, że nic tak nie integruje jak dialog po prostu. Z takimi filmami zawsze jest problem, bo znaczy z filmami o sztuce, czy o innej dziedzinie sztuki niż film,
bo tak naprawdę nie da się jej przedstawić. Tylko trzeba przedstawiać życie. To samo było widać w powidokach, prawda? Nie było, nie ma sztuki. Tam jest życie, wszędzie jest życie i życie jest scenariuszem, prawda? W miarę możliwości. Dla mnie jest ciekawszy. Taki impulsywny, taki od razu. No, taka jest prawda. Pewnie, że scenariusz jest... Życie jest nudniejsze. Życie jest nudniejsze? O, w tym wypadku bym nie powiedziała. Tu nareszcie ktoś zauważył, że człowiek to nie tylko zjeść i spać, tylko to wnętrze jest potrzebne mu, żeby go zrozumieć, żeby chcieć, a nie sztanca jest, dajemy takie pastylki i kropka. Są filmy, po których ludzie wstają i biją brawa, a są też filmy, po których wszyscy wychodzą z kina, a zostaje jedna osoba i płacze. Jeżeli taki film powstaje, to znaczy, że powstało kino. I dla mnie to jest taki właśnie film. Nie należy na pewno do tych, którzy siedzieliby później i płakali po tym filmie? Ja bym jeszcze ze dwa razy na niego poszła, bo ja jestem w takim wieku, że muszę oglądać, żeby sobie potem tak utrwalić to, co mi się najbardziej podobało. Siłą tego filmu jest postać po prostu i nawet nieważne w jaki sposób opowiedziana, czy paradokumentalnie, czy fabularnie, tylko ta bohaterka, kobieta się broni jako po prostu człowiek, no nie? I twórczość w niej, twórczość, która z niej wypływa, przez nią wypływa, jak filtruje rzeczywistość. I myślę, że to nawet chyba wartością jest tego filmu, że jest właśnie taki choropawy, taki nieuporządkowany, taki skomplikowany wewnętrznie, jak też ona była, taką ma strukturę, prawda? Ja widzę tam dużo niedoskonałości, ale poza tym, to co niesie na samym końcu, co daje pojedynczej osobie, jest wielką wartością tego filmu.